Okej, szanowni państwo, witam serdecznie, mówi Piotr Łukowicz, polski kurs Blendera. Po dłuższej przerwie wracam do tutoriali. No i chciałbym tym razem zaproponować taki specjalny temat, który związany będzie z budową ula. Tak po prostu, domek dla pszczół. Na początek sprawdźmy w internecie, jak wygląda ul. Jeżeli ktoś nigdy nie widział, a być może nie chciał zobaczyć, bo się do ula lepiej nie zbliżać, można być pogryzionym przez pszczoły, można wpisać w Google coś takiego jak ul, a później cieszyć twarz, że nic ciekawego się nie znajduje. Trzeba wcześniej kliknąć jeszcze w grafikę. No i jak widać, same ule tutaj są. Niezbyt ciekawie to wygląda, ale to, co będzie nam potrzebne, to nie obrazki referencyjne. Nie wiem, co to ma wspólnego z ulem na przykład, no ale dobra. Tylko potrzebny nam będzie jakiś plan ula, taki, aby zachować specjalne, dokładne wymiary. I może lepiej wpisać to po angielsku. Napiszmy pszczoła, ule, plan i zobaczymy, co znajdziemy. Google jak zwykle służy pomocą i momentalnie dostajemy mnóstwo różnego rodzaju planów, na przykład coś takiego. To jest trochę mały obrazek, w związku z tym nie przyda nam się za bardzo, ale tak się szczęśliwie składa, że dokładnie taki plan, albo podobny, już nie pamiętam, w każdym razie 10-ramkowego ula udało mi się dorwać w formacie PDF. W zasadzie tego PDF-a musiałem otworzyć, więc może spróbujmy zrobić to tak. Mam taki programik jak Atril, który potrafi wczytywać PDF-y, więc możemy wczytać takiego PDF-a. No i tutaj on jest. No i teraz tak, jak mam takiego PDF-a i tutaj jest plan tego ula, to wszystko jest ładnie narysowane. Są wymiary podane, oczywiście w calach, więc trochę bez sensu, ale tak czy inaczej jest wszystko rozrysowane i takiego planu możemy użyć. Z tym, że ten plan wymaga trochę innego podejścia niż pokazywałem to w tutorialu, jak modelować domek z planu architektonicznego. Były takie tutki dawno temu zrobione i trochę już nieaktualne. Także dzisiaj spróbujemy zrobić sobie coś innego, dokładnie według tego planu, który będzie wymagał od nas troszeczkę klikania i trochę myślenia. Tym bardziej, że nie wszystkie wymiary są podane, na przykład tutaj. Nie mamy podanych wymiarów tych elementów, będzie trzeba kombinować. Tak samo tu, nie jest jasne, czy to jest dokładnie ten element pokazany zaraz niżej, tutaj w tym miejscu, czy w tym miejscu. Są jakieś dwie alternatywy, nie wiadomo gdzie to wsadzić. O, tu jest strzałka, dobra, to już wiadomo. Tak czy inaczej, ten plan spróbujemy wykorzystać, ale kolejny problem jest taki, że to jest PDF. PDF ma to do siebie, że do Blendera się za bardzo nie wczyta. Możemy spróbować. Uruchomiłem już Blendera, możemy sprawdzić, jakie są nasze szanse. A więc sprawdźmy, żeby wstawić coś w tło jako taki pomocniczy obrazek, zwykle otwiera się panel z tej strony, z boku. Wyciągamy sobie background images. OK. No i tutaj trzeba wczytać obrazek. Obrazka nie mam. Spróbujemy wczytać PDF, a wątpię, żeby się udało. Ale taki mały eksperyment możemy zrobić na początku, bez najmniejszej żenady. A więc gdzieś tutaj mam ten PDF, nie mam go. Widać go? Nie widać. Czyli PDF-a nie wczytam, chyba żebym wyłączył filtry rozszerzeń, ale prawdopodobnie Blender mi go nie pokaże. W związku z tym, takiego PDF-a przerobiłem sobie za pomocą GIMP-a na zwykły obrazek. Już pokazuję, jak to zrobić. Trzeba tylko uruchomić GIMP-a i teraz do GIMP-a bez najmniejszej żenady przez Open mogę wczytać PDF-a. A więc wybieram sobie tego PDF-a tutaj, on jest już na podglądzie pokazany i naciskam Open. Bam! Wtedy pojawia się takie okienko z konwersją i tu mogę podać, jaka ma być rozdzielczość obrazka, który zostanie zrobiony z tego PDF-a. Na razie zostawię to wszystko bez zmian, niech te literki sobie będą takie, jakie tutaj mają być. Mogę najwyżej rozdzielczość zwiększyć do 300 na cal, tak jak to jest podane, co spowoduje, że obrazek będzie trochę większy, trochę lepszy. I wczytuję. I PDF się wczytał elegancko i wygląda dokładnie tak, jak tam na podglądzie PDF-a, którego wam pokazałem. No więc teraz tak, możemy potrudzić się troszkę i pracować na jednostkach takich jak cale. Na przykład tutaj jest 21/4 cala, tak dziwnie się to wpisuje, tak jakby to było odejmowanie. Możemy przeskoczyć do Blendera, pokażę wam, gdzie można te jednostki ustawić. Musimy mieć wtedy coś takiego jak panel ze sceną włączony i w scenie jest taki podpanel jak Units. Otwieram ten panel i wybieram sobie jednostki imperialne. W tym momencie wszystko jest reprezentowane w calach, albo w stopach, albo w jakichś innych dziwnych jednostkach. Także jeżeli zobaczcie też, że siatka zmieniła się na taką dziwną, na trzy elementy dzieloną, a jak się przybliża trochę bardziej, to nagle tych elementów tutaj jest 2, 4, 6, 8, 10, 12. No i teraz zaczyna się ciekawa historia, ponieważ gdybym tutaj miał dodać kostkę na przykład, ta kostka zajmuje tak samo jak wtedy dwie kratki i ma rozmiar 2 prim. Cokolwiek to znaczy. Zakładam, że to są dwie stopy, ale nie wiem. Także jeżeli chciałbym napisać tutaj na przykład 20 cali
i powiedzmy sobie 3 czwarte, to napiszę plus 3 przez 4 cala, to dostaję nagle jakąś dziwną wielkość, która jest wyrażona w stopach. I Blender nie jest tu zbytnio pomocny, ponieważ ja bym wolał jednak widzieć to w calach. Nie wiem teraz, czy to jest 1,3/4, czy 1,7/8 i tak dalej. W związku z tym, właśnie przez takie dziwne zachowanie i tendencję Blendera do zmiany jednostek na najbliższe co do wartości, która tu jest, zdecydowałem, że zrobimy to po staremu, czyli bez wprowadzania takich modyfikacji i zostaniemy przy zwykłych jednostkach albo metrycznych, albo nawet w ogóle bez jednostek. I to podejście wydawało mi się tutaj najbardziej sensowne. Chyba, że ktoś rzeczywiście wie, jak dobrze pracować z tymi calami, ale to nie jest mój system jednostek, ja się w nim nie czuję zbyt pewnie, dlatego wolę pracować w takim. No dobra, ale teraz, gdybym chciał wprowadzać tutaj wszystkie te wymiary, na przykład tą długość jako 24,1/4 cala, to musiałbym tą długość wprowadzać tutaj w ten sposób, że napiszę coś takiego. 20 plus 1/4 i to wszystko w nawiasie. Okay, powiększę to jeszcze tak, żeby było lepiej widać. Moment. Być może na waszych monitorach nie jest to wcale zbyt duże, więc teraz będę już lepiej, więc piszę jeszcze raz. W nawiasie 20 plus 1 przez 4 cala. Ale ponieważ to są cale, a ja chcę je przeliczyć na centymetry, to muszę całość podzielić przez 2,54, co jak sądzę da mi prawidłową długość w centymetrach. Bam. No nie wiem, czy to wyszły centymetry teraz, czy metry. Niezbyt mi się to podoba. Więc trzeba by to było przeliczyć jeszcze jakoś inaczej. I wiecie, jak to przeliczyłem? Użyłem do tego celu kalkulatora. Jest taki fajny kalkulator, który nazywa się Calculate przez Q. Może napiszę to tutaj, tak żeby to było jakoś wyraźniej widać. Weźmy sobie to tu. I teraz nazwa kalkulatora jest taka. Calculate. Oczywiście to jest kalkulator pod Linuxa, więc nie wiem, czy jest pod Windowsa taka wersja, ale wiadomo, że pod Linuxem pracują tylko najlepsi. Więc możecie sobie zainstalować Linuxa i ten kalkulator będziecie mieli. On jest tutaj. Uruchomiłem go teraz. I teraz, gdybym chciał przeliczyć sobie te 20 i tam coś z cala, to robiłem to tak, że napisałem sobie 20 plus 1/4 cala, czyli dokładnie inch napisałem później, podzielić przez 1 cm, co dało mi wymiar w centymetrach 51,435. I to jest sposób, w który przeliczyłem wszystkie te jednostki, wszystkie te wymiary, które tu były, i na tym obrazku w GIMP-ie po prostu dopisałem sobie brakujące liczby. I to jest do ściągnięcia. Być może udostępnię to, żebyście sami nie musieli się z tym męczyć. Tutaj mam taki obrazek i tutaj na Hama po prostu podopisywałem odpowiednie wartości. Możemy z tego zacząć i spróbować po prostu zbudować sobie tego typu ul, korzystając dokładnie z tych wymiarów, które tutaj są. One są liczone z dokładnością do tysięcznego miejsca po przecinku, co daje nam w rzeczywistości precyzję rzędu 1,7 mm, ponieważ to są centymetry w tym momencie. A więc tak naprawdę centymetr i tu mielibyśmy milimetr, ok, 0,4 mm i później już 0,35 mm, no nieważne. Zaczynamy w takim razie robotę. Ten obrazek będzie trzeba wczytać do Blendera, a więc te elementy mogę stąd wyrzucić. Jednostki zostały ustawione jako none, czyli mam normalną, standardową siatkę. Wszystko w tej siatce jest tak jak zawsze. Ona ma 1 metr, jeżeli chodzi o duże oczko, taki jest jej prawdziwy wymiar. No i teraz trzeba wczytać tylko tamten obrazek, a więc wybieram sobie te moje background image, ok? Background images. Naciskając add image mogę dodać tych obrazków więcej, mam ich tu całą listę wtedy. Mogę też je usunąć, myślę, że to jest znany motyw. No i teraz, aby dodać obrazek, naciskam open i wczytuję ten obrazek, który tam rzeczywiście miał być. A więc on jest tutaj. Wybieram go i bam, jest wczytany. Cokolwiek to znaczy. Teraz, jeżeli ustawię się w widoku siatki równo, naciskając jedynkę na klawiaturze numerycznej, to ten obrazek się pojawi w tle. To nie jest to, co bym chciał mieć. To, co wolałbym mieć tutaj, to ten obrazek trzymany gdzieś z boku, tak żebym mógł go spokojnie sobie powiększyć, przesunąć dowolnie i tak dalej. Żeby nie wisiał mi tutaj w scenie 3D, bo będzie mi po prostu przeszkadzał, nie będę wyraźnie wszystkiego widział. W związku z tym możemy wykorzystać nasz obszar outlinera do takiego niecnego celu i po prostu zamienić go szybko na edytor UV. W związku z tym wybieram sobie stąd edytor UV i tutaj wczytuję ten sam obrazek. I teraz mogę sprawdzić, czy on już jest wczytany. Zamiast naciskać Open, naciskam na ten guzik z listą tutaj obok. No i widzę, że jest wczytany. A jest wczytany dlatego, że wczytałem go tutaj do tego mojego Add Image. W związku z tym stąd mogę go szybko wywalić, zamknąć ten panel, wyłączyć Background Images, nie będą potrzebne. Mogę też ten panel zmniejszyć, żeby już nie zabierał tyle miejsca niepotrzebnie. Myślę, że taki będzie odpowiedni.
Trochę go próbuję powiększyć, żeby te cyferki jednak były widoczne, bo za chwilę będę z nich korzystał. I teraz ten obrazek wyświetlę sobie w obszarze edytora UV, który tak naprawdę nie ma nic wspólnego z UV teraz. Będzie po prostu służył za podgląd tych części, które tutaj mam. OK. Na razie możemy na tym poprzestać. I teraz tak. Shift spacja, aby powiększyć widok na cały ekran. Możemy popatrzeć, o co tu chodzi. Przede wszystkim mamy tutaj kilka elementów w tej pokrywce na górze. A więc jest pierwsza listwa, która sobie biegnie tu. Później jest druga, która jest tutaj. Oczywiście tych gwoździków nie musimy na razie robić. I z góry jest złożona płyta. Ta płyta ma grubość 3/4 cala, czyli jak wyliczyłem 1,905 cm. Takie elementy będziemy musieli zbudować i po prostu umieścić w blenderze. Później zgrupować, może połączyć razem do kupy, żeby sprawdzić, żeby zachować jakoś tak łączność tych elementów. No więc, żeby takie coś zrobić, to mogę teraz już przywrócić normalny widok i pamiętając te wymiary, albo widząc je przynajmniej, możemy zacząć modelowanie. Trochę jeszcze rozszerzę ekran, aby mieć podgląd na całość tego obrazka, może go trochę jeszcze powiększę, tak minimalnie. O, teraz się wszystko mieści. Spróbujmy może na początku zrobić tę listwę tutaj. Niech to będzie oś Y, czyli ta oś, w której ta listwa będzie leżała, to będzie oś Y, a oś X będzie tutaj. Trzymajmy się tego. A więc ten dłuższy wymiar to będzie nasz X. Krótszy to będzie nasz Y. Oczywiście w pionie mamy Z. A więc teraz nie robię nic innego, jak zwyczajnie dodaję sobie zwykły cube do sceny, zwykły klocek, który wygląda właśnie w ten sposób. Każdy go chyba już widział, przynajmniej raz. Pewnie już się Wam zdążył nawet znudzić. Kamerę mogę ukryć przez H, żeby nie przeszkadzała. I teraz ten klocek, gdy jest zaznaczony, tutaj mam jego wymiary. Te wymiary są jakieś dziwne. Szczerze mówiąc, nie podoba mi się ten klocek, no ale on ma 60 cm. Dziwne. Dodam jeszcze jeden. Teraz zobaczymy, co tu się stało. Tak wygląda, jakbym zapisał to w zły sposób, więc napiszmy tutaj 2, 2, 2. To byłby taki nasz standardowy cube. No ale w tym momencie nie chciałbym definiować od nowa w zasadzie całej konfiguracji blendera, więc zostawimy to tak, jak jest. Ten klocek, który się dodaje, tak naprawdę nie ma znaczenia, czy jest duży, czy mały, ponieważ za chwilę i tak zmienimy jego rozmiar. Trochę mnie to tylko zdziwiło. Dobra, widzimy, że tu trzeba ustawić sobie ten patyk, tą listwę, na długość 46,0378, powiedzmy, niech to będzie tyle. Więc wpisuję tutaj na Y-ku, normalnie w świecie, 46,0375. W sumie, czemu nie? Stać mnie na taką rozrzutność. Bam! Teraz, szerokość tej listwy tutaj została już podana w innym miejscu i wynosi 3/4 cala, dokładnie ten 1,905, a więc możemy w X-ie wpisać 1,905. Natomiast Z ma wysokość 5,715 cm, a więc wpisujemy to tutaj. 5,715. Ciach. Tak będzie wyglądała nasza listwa. Dosyć spora jest, ale nie szkodzi. To wszystko jest, nie zapominajcie, wpisane w metrach. Więc na razie się nie będę tym przejmował. Gdybym chciał, mógłbym tą skalę tutaj zmienić na przykład na 1/100. I teraz miałbym elegancko centymetry. Z tym, że ten metrik mogę już wyłączyć, nie będzie potrzebny. A tak czy inaczej siatka pozostanie taka malutka. Okay? Teraz byłaby duża, ale z kolei jest za duża, więc zostawię to tak, jak jest. Nie muszę się wtedy przejmować żadną skalą. Siatkę mogę nawet zupełnie wyłączyć, naciskając w panelu display na guzik przy grid. Ciach. Nie ma siatki, nie ma problemu. Tak czy inaczej, mam tutaj pierwszy wymiar naszego obiektu. I teraz ważną rzeczą przy takim modelowaniu jest to, żeby ten wymiar pozostał już niezmienny, a tymczasem on jest niestety zmieniony. Zobaczcie, jaka jest tutaj skala. Ta skala może powodować różne przykre rzeczy w przyszłości w związku z na przykład rozwijaniem siatki UV albo z jakimiś innymi operacjami. Na przykład jak dodam modyfikator bevel, a chciałem, aby tutaj był taki mały bevel, to niespecjalnie teraz wygląda. Natomiast żeby ten wymiar skali ustawić na taki właściwy, który ma być, naciskam Ctrl+A, i wybieram sobie z tego menu Apply, po prostu Rotation and Scale. Bam! I teraz jest skala równa 1 wszędzie, we wszystkich trzech osiach i mam wymiary takie, jak podałem. I to jest właściwy rozmiar tej mojej bryły. Przy okazji widać, że w tym momencie bevel zachowuje się bardzo ładnie i tworzy mi taką leciutko ściętą krawędź. Taką właśnie chciałbym mieć. Może taka zostać. Dobra, więc mamy pierwszą listwę zrobioną. Teraz trzeba zrobić drugą listwę. Druga listwa ma mieć długość trochę mniejszą niż 55,245, bo zobaczcie, ona jest tutaj od brzegu, nie całkiem od brzegu, tylko od grubości tej listwy. A więc ta listwa ma grubość 3/4 cala, ta tutaj też ma grubość 3/4 cala.
W związku z tym muszę 2 × 3/4 cala odjąć od tej całkowitej długości podanej tutaj. Zróbmy takie coś. A więc na początku dodaję tutaj sobie nowego cube'a, który jest zupełnie bez sensu, trochę za mały. Ok, tak wygląda mniej więcej, jest maciupki, nie szkodzi. I teraz ustalmy mu nowy, elegancki rozmiar. Więc dodaję mu tutaj rozmiary. Pierwszy rozmiar to wysokość na przykład. Na osi Z wpisuję, tak jak to miałem tu wcześniej, 5,715. 5,715 jest wpisany, od razu widać, że ten słupek zrobił się wyższy trochę. Teraz grubość na osi Y, tu, w tej osi, tak jak teraz macham myszą, to będzie 3/4 cala, więc tutaj będzie 1,905. Już grubość jest ok. Natomiast długość to jest właśnie ten 5,245, ale minus coś. I możemy to zapisać w bardzo elegancki sposób, tak po prostu wpisując tutaj 55,245 minus i teraz będzie 1,905 razy 2, ponieważ chcę odjąć dwie takie długości tych ścianek. Naciskam Enter i bam, policzone. Super sprawa. No i teraz możemy kontynuować pracę po prostu kopiując te dwa elementy, tak żeby dobudować dwie pozostałe ścianki. Możemy też zrobić tak, że ten element po prostu przesunę o pewną odległość w tą stronę. Aby go przesunąć, wystarczy tylko zmienić mu współrzędną x. X na plus. W związku z tym wpisuję tutaj odpowiednią wartość. Teraz pytanie, o ile przesunąć ten środkowy element, tak żeby stanął w miejscu, gdzie jest bok? Oczywiście o połowę tej długości. A więc przesuwamy go o połowę długości, takie jak 55,245 dzielone, może jeszcze minus 2 razy 1,905 i to wszystko za nawiasem dzielone przez 2. Bam. I teraz po takim przesunięciu widać, że ta listwa przesunęła się i stykają się one tutaj elegancko bokami. Może nie dokładnie, może nie do końca, ponieważ jakieś błędy zaokrągleń mam tutaj, a może po prostu źle jest policzona ta wartość. Nie będę się tym aż tak bardzo przejmował. Zrobię sobie teraz elegancko Shift D, później, żeby skopiować X i przesunę swoją listwę w to miejsce. Oczywiście teraz widać, że zrobiłem to nieprecyzyjnie i tutaj jest pewna szczelina, więc nie przejmując się zupełnie, przesunę ją po prostu tak, żeby się wydawało, że będzie pasowała i tyle. Wiem, że to jest hamowa i że tutaj jest jakiś dziwny ułamek teraz. Możemy go nawet skrócić na przykład o te dwa miejsca, co trochę uprości sprawę. Tak samo mogę sprawdzić, żeby spowodować, żeby ten był odpowiednio blisko. On tutaj miał jednak sporą różnicę. Musiałem coś źle wyliczyć. No ustawmy go tak. I tutaj również usunę te 81 na końcu, mając nadzieję, że to będzie mniej więcej dobrze. To są tak minimalne różnice, że nie będzie ich później widać. Tak samo trzeba przesunąć teraz ten element środkowy, znaczy przesunąć go do ścianki. A więc przesunę go tutaj o odległość równą połowie tego wymiaru, a więc to będzie przesunięcie w osi Y, na przykład minus 46,0375 przez 2, ciach, przesunięty. Widzę, że trochę za daleko. W związku z tym można go przesunąć jeszcze w prawo, w kierunku dodatnim osi Y, o połowę jego grubości. A więc do tej wartości dodaję teraz plus 1,905 przez 2, ciach. Teraz jest matematycznie dokładnie ustawiony tam, gdzie powinien być. Mogę go teraz przesunąć po skopiowaniu w drugie miejsce tutaj, dokładnie o taką samą odległość, minus znowuż prawdopodobnie połowa. Także zaraz zobaczymy, jak to będzie. Shift D, Escape, żeby mieć tutaj skopiowaną kopię. Teraz tę kopię przesuwam dokładnie o taką samą wartość na plus, a więc usuwam minus i ona jest już po drugiej stronie. Pach, bardzo sprytny motyw. To powoduje, że mam teraz taką ramkę, jaka powinna tutaj być i to jest ta moja górna część. I teraz możemy sprawdzić, czy te wartości wewnętrzne, to inside dimensions, pasują. A więc dodaję sobie teraz nowego cube'a i teraz rozskaluję go, dam mu takie materiały, znaczy taki rozmiar, jak tutaj jest napisane. Oczywiście trzeba jeszcze pamiętać o jednej rzeczy. Jak zaznaczę ten element, muszę być pewien, że jego skala wynosi dokładnie 1. Więc sprawdzę, tutaj nie, więc muszę teraz dać rotation scale, apply, tutaj tak samo i tutaj tak samo, a już było. Także spoko. I teraz dodaję sobie nowe rozmiary dla tej pokrywy górnej. A te rozmiary są takie. 51, załóżmy, że to będzie 435 na X. Mamy 42,228 na Y i na Z to będzie 3810. Ciach.
Tak wygląda moja płyta. Jeżeli włączę teraz sobie jej grubość, to mniej więcej wygląda to tak. Czyli dosyć gruba ona jest. To jest 1,5 cala. Całkiem powiedziałbym, że sporo. Mogę ją teraz przesunąć do góry za pomocą kombinacji klawiszy G, Z. I teraz ostrożnie z Shiftem do samej góry dociągnę. O tak. Mogę także wcisnąć Ctrl A, dać Apply Scale and Rotation i szybko dodać do tego modyfikator Bevel. Tak samo jak do pozostałych elementów, do których jeszcze tego modyfikatora nie dodałem. A więc dodajmy sobie tutaj Bevel. Nawiasem mówiąc, jeżeli tych elementów mamy kilka, to mogę je po prostu zaznaczyć i teraz kliknąć na ostatni element, który ma modyfikator Bevel. I teraz Ctrl L i mogę dać Make Links to Modifiers. I to powoduje, że wszystkie elementy mają podlinkowany ten sam modyfikator z tymi samymi ustawieniami. Bardzo praktyczna rzecz. Przydaje się, jeżeli zapomnimy tego zrobić, a później trzeba dodać modyfikator do wielu różnych rzeczy. No i to jest moja pokrywa ULA. To jest taki po prostu zwykły, prosty element. Teraz ten element możemy jakoś ogarnąć, tak żeby on lepiej się mi przesuwał, ponieważ przesuwając na przykład, zaznaczając jeden element, przesuwając go, reszta zostanie w bezruchu, co nie jest fajne. A więc proponuję zrobić tak, dodajmy sobie do sceny element empty i ten empty niech będzie reprezentowany przez element typu cube. Cube jest spoko, mieści się w środku, ale teraz możemy go rozskalować trochę. A więc rozciągam go przez S i rozciągnę go tak, żeby on był tylko trochę większy, żeby zajmował tylko tyle, co jedno oczko w Blendera więcej. To nie musi być tak super dokładnie. Teraz rozciągam go również w osi X, o to jedno oczko więcej. No i teraz jak spojrzę z góry, to już również w osi Y, a więc S, teraz Y, no i rozciągam. Gdzieś tak bym to wszystko ustawił. I teraz te elementy są tak jakby w takim pudełku przezroczystym. Ten empty je otacza. No i do tego emptego możemy je wszystkie zaparentować. A więc zaznaczam teraz całość. Proszę zwrócić uwagę, że ten element, który był zaznaczony jako pierwszy, był jaśniejszy i teraz też jest jaśniejszy. To jest element aktywny, a wszystkie pozostałe są po prostu zaznaczone, więc jest tak, jak mnie zaznaczył myszą, a później na końcu zaznaczył tego emptego. I teraz, jeżeli wcisnę Ctrl P i wybiorę Set Parent To, w tym momencie zaparentuję tak jakby te obiekty do emptego, co oznacza, że każdy z nich mogę niezależnie poruszać, mogę z nimi robić, co mi się podoba. Natomiast jeżeli zaznaczę ten obiekt empty i go przesunę, to wszystkie będą za tym obiektem podążały. I to powoduje, że wszystkie te elementy, choćby nie wiem ile ich było, to są takie elementy składowe, które trzyma mi to moje pudełeczko. I to jest moja górna część ULA. Ten obiekt empty mogę teraz ładnie nazwać, tak jak to jest nazwane tutaj, outer cover. Czyli mielibyśmy coś takiego jak tu, outer cover, czyli zewnętrzna pokrywa, nic innego. I teraz, gdybym miał tutaj outlinera jeszcze, moglibyśmy zerknąć na niego przez chwilę, to się okaże, że po takim zaparentowaniu obiektu nagle widzimy tylko outer cover w liście. Tutaj jest ten napis, on jest biały teraz. Jeżeli go odznaczę, to niestety nie robi się czarny, więc zaznaczmy sobie kamerę. Ten outer cover zawiera pod sobą wszystkie te elementy, które wcześniej zbudowaliśmy, dlatego ich nazwy nie są dla mnie takie istotne. To mogą być takie cuby. Spoko. To jest listwa górna, listwa dolna, być może prawa, lewa, tylna, nieważne, mogą się nazywać cube. W każdym razie widzę, że w outlinerze jest outer cover. Zaznaczając outer cover, mam kontrolę nad położeniem wszystkich tych elementów. Mogę je sobie modelować i ustawiać tak, jak mi się podoba. To jest dosyć wygodne. Polecam taki sposób organizacji, tym bardziej dlatego, że nie mamy tutaj za dużo możliwości z warstwami. Oczywiście te elementy, które tutaj mam teraz, mogę przesunąć na warstwę na przykład poniżej. To będzie moja pierwsza warstwa i tam będzie mój pierwszy fragment ULA zbudowany. Żeby przesunąć te obiekty wszystkie po zaznaczeniu na warstwę numer 11, naciskam po prostu klawisz My, jak Michigan albo Mama i później wybieram warstwę, na którą te obiekty mają polecieć. Klik i już są na warstwie 11. Dostęp do tej warstwy jest możliwy po wciśnięciu Alt 1 na klawiaturze tej normalnej nad literami. Alt 2, Alt 3 to są te pozostałe elementy tutaj. A 1, 2, 3 to są kolejne zwykłe warstwy. I teraz na tych warstwach tutaj widać, że jest kropeczka, dlatego że mam tutaj jeszcze ukrytą kamerę i światło. To dlatego widać, że jakieś elementy są na tej warstwie. Mogę stąd wywalić, tak naprawdę nie są teraz potrzebne. Dobra, zaczynajmy teraz z drugim elementem, który jest troszkę trudniejszy, bo widzimy, że tutaj trzeba porobić takie wcięcia. Te wcięcia są równej odległości, więc możemy założyć, że trzeba będzie podzielić na trzy taką listwę. No i takie coś musimy również wymodelować. To nie jest trudne, więc przystąpmy do roboty. Zaczniemy znowuż od tej pierwszej listwy, która będzie ustawiona zgodnie z kierunkiem osi Y. A więc znowuż
Jestem w pierwszej wersji, to sprawdziłem. Dodaję sobie cube do sceny. Ok, tak wygląda. Skromny, piękny. Niczego sobie, mógłbym powiedzieć. I teraz rozciągamy go, wpisując jego nowe wymiary. Trzeba przewinąć do góry i bez żenady wpisujemy wymiar x-owy. Wymiar x-owy będzie taki sam, jak w przypadku tej listwy tutaj. Dlatego, że to jest 3/4 cala. Widzimy tutaj, na tym wcięciu coś takiego. O tu. I możemy przyjąć, że to drugie wcięcie jest takie same, a więc szerokość tej drugiej listwy to też będzie 3/4 cala. Tak należałoby wykoncypować, patrząc po prostu na ten rysunek. A więc to będzie 3/4 cala, więc znam tą szerokość, to jest 1,905 cm, więc wpisujemy na x 1,905. Teraz na y to będzie 41,275. No a na z to cholera wie ile, zaraz zobaczymy, przepraszam tutaj za określenie, ale mamy to napisane tutaj. To jest 5/8 cala, czyli dokładnie ciut ponad 1,5 cm. A więc dla Z wpisujemy 1,588 i mamy taką listwę, taką belkę zrobioną. I teraz, ponieważ to jest nasza część, która leży zgodnie z kierunkiem osi Y, to ona będzie miała tylko jedno takie wycięcie tutaj i to musimy sobie teraz wymodelować. No więc teraz trzeba przejść do trybu edycji i zrobić prawdziwy model takiej obszczepanej, obciętej listwy. No więc możemy to zrobić. Ja korzystam tutaj z takiej wtyczki, która tworzy mi takie fajne menu i to menu jest czasami przydatne, czasami przeszkadza, ale wystarczy tylko wcisnąć tab i wtedy ono się pojawia, a później wystarczy ruch myszą, aby przełączyć się do danego trybu od razu, więc wszystko robię teraz tabem, a nie tylko tak jak wcześniej Object Mode, Edit Mode, ewentualnie Control Tab, to było tam White Paint. Teraz mogę zrobić tak i jestem od razu w trybie edycji, albo tak i jestem w trybie obiektowym, albo tak i jestem w trybie Texture Paint, albo tak jestem w trybie rzeźbienia, więc zostanę w trybie edycji. Teraz, żeby zrobić taką listwę, jak tutaj mamy narysowaną, trzeba na początku przeciąć tę listwę na trzy części, czyli muszę dodać tutaj dwa rozcięcia wzdłuż, w ten sposób. Jak pokręcę kółkiem mysz, oczywiście, żeby to wstawić tutaj, jak widzicie, naciskam Ctrl-R, nie mam tu niestety programiku, który pokazywałby klawisze, przepraszam, więc będę mówił, to naciskam, przynajmniej czasami, więc naciskam Ctrl-R i teraz po prostu kręcę kółkiem myszy, nie za dużo, tak żeby wstawić dwa takie rozcięcia. Naciskam teraz lewy klawisz i oczywiście mogę je przesunąć jeszcze, ale nie chcę tego, więc naciskam Escape. A więc postępowanie jest takie, Ctrl-R, kółko myszy, Escape i mam takie trzy rozcięcia. Teraz następna rzecz to jest wstawić kolejne odcięcie w tym miejscu, gdzie jest 3/4 cala. To mogę zrobić bardzo łatwo, wstawiając jedno takie rozcięcie przez Ctrl-R i ustawiając je gdzieś tutaj. Po prostu tak na, powiedzmy sobie, rympał. Więc możemy to teraz sprawdzić, jak daleko jest ta moja krawędź od brzegu. Aby to zobaczyć, potrzebuję na początku włączyć wyświetlanie długości tych krawędzi, dlatego teraz zawczasu powiększyłem ten element. No i teraz, aby to włączyć, przejeżdżam na sam dół. Jest tutaj gdzieś coś takiego jak panel o nazwie Mesh Display. W tym panelu, który jest widoczny tylko w trybie edycji, w trybie obiektowym go nie ma, widzicie? Zniknął. Jest w trybie edycji. Jest coś takiego jak wyświetlanie informacji o krawędziach. Tutaj jest coś takiego jak Edge Info i Length. Length to jest długość. I wszystkie zaznaczone krawędzie będą miały wyświetlaną swoją długość. Tak jak teraz. W związku z tym mogę po włączeniu wyświetlania długości sprawdzić, jaka jest długość tej krawędzi, która jest tutaj. Oczywiście mogę to zrobić zaznaczając taką krawędź. No i teraz widzę, tylko trochę mi przeszkadzają te strzałki, trzeba tu kombinować 0,05, czyli tak jakoś niezbyt fajnie. 0,05 oznaczałoby 5 mm tutaj. Więc pamiętajcie, żeby przeskalować swojego mesza prawidłowo, to jest błąd oczywiście, to nie jest tyle, ale ten błąd wynika ze złej skali. Skala w tym momencie ma coś straszliwego nałożonego na siebie. To jest 3 razy na x więcej, a 67 razy na y, więc ogólnie porażka. Żeby tego nie było, trzeba wcisnąć Ctrl-A i Apply Rotation and Scale. Na wszelki wypadek wybieram Rotation and Scale. Mógłbym wybrać samo Scale, to nie ma problemu. Teraz, jeżeli już mam taką skalę w porządku i wejdę do trybu edycji, to widzę, że ten wymiar jest troszeczkę inny i nie widać go najlepiej. W związku z tym możemy zaznaczyć przez Alt, Shift i prawy klik tę krawędź i to powoduje, że zaznaczone są wszystkie krawędzie i teraz, jeżeli zacznę przesuwać przez podwójny klawisz G, czyli G i G, to widzę teraz, jak te krawędzie się ślizgają i w jaki sposób przybierają
długości te krawędzie, o które mi chodzi. Więc patrzę sobie na to miejsce tutaj. I muszę ustawić taką długość krawędzi, aby to było 1,905. A więc jeździmy sobie myszą i celujemy. To jest gdzieś tu. Jeżeli za szybko przesuwa mi się ta wartość, mogę wcisnąć Shift. I wtedy zmiana jest znacznie spokojniejsza. Jeżeli mimo wszystko nie mogę ustawić tej wartości, to wtedy trzeba kliknąć spokojnie, przybliżyć się do widoku jeszcze bardziej i wziąć jeszcze raz G, G i przesuwać. Teraz ta zmiana będzie naprawdę spokojna, powinno wszystko ładnie się tutaj udać. Dobra, 1,905 jest ustawione. To jest moja właściwa odległość od krawędzi. Tak samo trzeba zrobić na drugim końcu. A więc rozcinam przez Ctrl-L jeszcze raz, ściągam to zaznaczenie aż tutaj i od razu mogę ustawić coś w pobliżu 1,905, było 1,911. Mogę teraz wcisnąć znowuż dwa razy G i ustawić sobie spokojnie 1,905. Klik, no i jest. Dobra, teraz trzeba zrobić takie wycięcie, czyli część tej geometrii trzeba usunąć. Przełączę się teraz do trybu pracy z krawędziami za pomocą Ctrl-Tab. Mogę też kliknąć w te guziczki tutaj bez problemu. I teraz zaznaczę sobie taką krawędź i taką, a następnie nacisnę X i wywalę wierzchołki. Te dwa wierzchołki, które tworzą tą krawędź, wylecą, a razem z nimi wyleci cała ta grupa ścian. A więc X, pach, wywalone, poleciało, nie ma, jest dziura. Tak samo zrobię też na końcu tutaj. A więc ta krawędź, X, poleciały. I teraz trzeba załatać te dziury. Dziury łata się bardzo prosto, pokażę może na początku taki zwykły sposób, a później jak to można zrobić szybciej. A więc na początku najbardziej żmudny sposób początkujących to jest taki. Pracuję z wierzchołkami, bo jestem trochę osiołkowaty, w związku z tym będę wszystko po kolei zaznaczał. Przynajmniej nabiorę wprawy w zaznaczaniu, a więc klikam prawym klawiszem na wierzchołek, teraz Shift i kolejny klawisz, prawy, prawy klawisz na czwartym wierzchołku i mam wszystkie cztery wierzchołki zaznaczone w pocie czoła. I teraz drżącym palcem naciskam klawisz F, jak fale albo falochron. Klik, no i zrobi się ściana. To jest w porządku. I w ten sposób mogę postępować spokojnie dalej, jeżeli mam cierpliwość. Jeżeli nie mam cierpliwości albo mi się śpieszy, stosuję inne metody prostsze. F. Prostsza metoda jest taka, że pracuję cały czas w trybie krawędzi. Jak mam zaznaczenie samych krawędzi tylko, to mogę zaznaczyć jedną krawędź, później drugą i wtedy wcisnąć F. To jest dwa razy mniej zaznaczania. Ale jest sposób, żeby zrobić cztery razy mniej zaznaczania. W tym celu trzeba sobie włączyć wtyczkę, która nazywa się F2. A więc zasuwamy szybko do menu File, wybieramy sobie User Preferences i z miną cwaniaka klikamy w Add-ons. W Add-onsach jest mnóstwo, żeby nie powiedzieć kupa różnych wtyczek. Najczęściej są to wtyczki, które nie są nam potrzebne, ale tak czy inaczej są. Wpisujemy tutaj F2 i znajdujemy jedną, jedyną wtyczkę, która w tej sytuacji może nam bardzo pomóc. Trzeba, żeby była włączona, a więc ten guziczek tutaj musi być zaznaczony. Nie guziczek, tylko checkbox, ok? Ma być wciśnięty i wtedy ta wtyczka będzie działać. Ona robi tylko tyle, że zmienia trochę działanie klawisza F, czyli tego, który przed chwilą wciskaliśmy, i robi to tylko w pewnych szczególnych sytuacjach. Na przykład, jeżeli jest coś, co może się zamknąć jako pojedyncza czworokątna ściana, to ta wtyczka działa wtedy tak, że taką ścianę zamyka. Na przykład zaznaczam jedną krawędź, naciskam F. Bam! I zrobiła mi się ściana. To jest dopiero przypał. To jest szybkie. Więc w ten sposób mogę pojechać również tutaj. Zaznaczam całą krawędź, naciskam F. I jest ściana. Wtedy kolejny raz naciskam F i jest druga ściana. I tak samo tu. F, F i załatwione. Zrobiłem w tym momencie pożądany przeze mnie kształt, unikając bardzo pracochłonnego modelowania i zaznaczania po cztery wierzchołki naraz. Normalnie masakra. Tak czy inaczej ten kształt już jest zrobiony, więc sorry za taką lekką wesołkowatość. Jestem już po całym dniu dosyć zmęczony, chyba mi się udziela lekka głupawka. Tak czy inaczej mamy to zrobione, więc przełączmy się do trybu obiektowego. Klawiszem Tab. No i teraz ten element trzeba byłoby powielić kolejny raz tutaj. A więc na początku możemy zrobić jego duplikat, ale na razie niech sobie taki stoi. Na razie spróbujemy zrobić drugi taki element. Drugi element to jest oczywiście taka listwa, która będzie miała puste w środku, a dwa takie wąsy z boku. No więc znowuż dodajemy sobie elegancko klocek. Na początku jeszcze tylko ustawię odpowiednie wymiary, tak żeby było wszystko widać. Dodajemy cuba. I wiedząc, że on jest teraz zaznaczony, chociaż go nie widzimy, wpisujemy od razu wymiary. Więc na X to będzie coś takiego jak 50483. Na Y to będzie 1905. A na osi Z będziemy mieli 1588.
Taka wychodzi nam beleczka. No i teraz znowuż postępujemy dokładnie tak samo jak wtedy. Najpierw Ctrl A, ustawiamy sobie skalę, tak żeby była elegancko i potem rozcinamy gościa. A więc tryb edycji i teraz, aby uniknąć robienia dwa razy tego samego, no bo po co się męczyć i powtarzać w kółko to samo, możemy na początku dodać jedno rozcięcie tu w środku i wywalić połowę takiego mesza. A więc rozcinam go przez Ctrl R w środku, klikam, wciskam Escape, aby to rozcięcie ustawiło się po środku dokładnie i teraz mogę spokojnie wywalić tą część, czyli zaznaczam te cztery wierzchołki po uprzednim odznaczeniu całości. Zaznaczam normalnie myszką, wciskając klawisz B, tak nawiasem mówiąc, to już powinniście wiedzieć z wcześniejszych tutoriali podstawowych. Teraz wywalam wierzchołki i zostaje mi tylko połowa. No i spoko. I teraz będę pracował z tym drugim końcem. No więc teraz trzeba znowuż pociąć tego mesza na trzy części, a więc biorę sobie Ctrl R, kręcę raz kółkiem i klikam i wciskam Escape. Dzięki temu mam tutaj eleganckie rozcięcie. Teraz wciskam Ctrl R i to rozcięcie, które otrzymałem, przesuwam do końca. Trzeba włączyć sobie wyświetlanie długości krawędzi. Teraz jak sobie ładnie to wszystko ustawię, będę dobrze widział, jaka jest grubość tego końca, którą tu ustawiam. A więc naciskam GG, aby zrobić przesuwanie się takie ślizgające krawędzi po krawędziach. I teraz 1,905 trzeba tutaj ustawić. Ale ponieważ ten element ma wchodzić w inny element, to myślę, że może tu lepiej byłoby ustawić 1,906, zrobić minimalną ilość miejsca dla tego, co wejdzie w środek, w ten element tutaj. Dobra, mam to zrobione, ustawiłem. Teraz się mogę przełączyć do trybu pracy z krawędziami, zaznaczyć te dwie krawędzie i je wywalić. Tu ma być dziura w tym miejscu. A więc X, wywalam edges teraz. Ciach, poleciały, razem z nimi poleciały też ściany. No i teraz trzeba wypełnić ten obszar, używając tej naszej wtyczki, którą przed chwilą włączyłem. A więc zaznaczam tylko jedną z tych krawędzi, naciskam F, F i F i już. Trzy przyciski, trzy razy ten sam klawisz mam zrobione. Proste jak drut. No i teraz tak, aby dokończyć drugi koniec, mogę wrócić do trybu obiektowego i teraz mogę wykorzystać modyfikator Mirror. Mirror odbije mi tę część w osi X na drugą stronę. A więc mogę ten swój outliner trochę tutaj zwinąć, żeby mi nie przeszkadzał. Wybieram sobie modyfikatory, tutaj z tego kluczyka, i dodaję mirror. Ponieważ skala i wszystko jest eleganckie, a mirror jest domyślnie ustawiony tak, żeby działał na X-ie, to ten X jest już zaznaczony tutaj, tak jak widać, i odbija mnie elegancko w dobrą stronę. Jeżeli macie ustawioną tę część w osi Y, wtedy trzeba będzie pewnie zmienić tutaj z X na Y, albo jeszcze jakoś inaczej. Nie wiem, jak to u Was będzie wyglądać. Tak czy inaczej, gdyby ktoś był na tyle szalony, żeby próbować robić to samo, może spróbować kombinować z tymi opcjami. Natomiast teraz trzeba pozbyć się mirrora. Zaznaczę jeszcze clipping, aby mi się sklejały te dwie części tutaj. Być może nie jest to potrzebne, ale nie zaszkodzi. I naciskam Apply. Jestem w trybie obiektowym, więc Apply się wykona i zostanie utrwalona ta geometria. Więc Apply. I teraz to, co mi zostało w trybie obiektowym, to jest tylko taka mała krawędź tutaj po środku. Tę krawędź mogę zaznaczyć w całości przez Alt-Shift prawy klik. Także mam zaznaczone teraz wszystkie krawędzie dookoła. I te krawędzie mogę stąd wywalić. Ale nie przez zwykłe wyrzucanie krawędzi, ponieważ to zrobi mi dziurę, tylko poprzez klawisz X i kulturalne wybranie Limited Dissolve. Dzięki temu ta krawędź znika, no a cała reszta się ładnie tutaj prostuje. Mogę się jeszcze przełączyć do ścian, to jest tryb zaznaczania ścian, włączyć normalnie cieniowanie tak jak trzeba i spowodować, żeby to wszystko było jedną ścianą. To się przyda później przy rozwijaniu siatki. A więc zaznaczam każdą z tych ścian osobno i to jest znowuż niepotrzebna, żmudna, mrówcza robota. Czyli coś, czego lenie chcieliby uniknąć. Tak czy inaczej, zaznaczyłem wszystkie te ściany. Teraz mogę wcisnąć klawisz, zgadnijcie który. Oczywiście klawisz F. Ten klawisz F to już wciskam dzisiaj dosyć często. Tak czy inaczej, on powoduje, że tworzy mi się tutaj taka jedna fajnie zrobiona ściana, bez żadnych krawędzi. Elegancka, czysta geometria. Aż miło popatrzeć. Teraz nie trzeba zaznaczać wszystkich krawędzi ręcznie. Wystarczy zaznaczyć tylko jedną z nich, a później wszystkie pozostałe, które są tak samo zwrócone. Tak samo płaskie, można powiedzieć. Więc na przykład zaznaczę sobie ten koniec, on jest zaznaczony i teraz wciskam magiczny skrót klawiszowy, który nazywa się Ctrl-Alt-Shift-F. Właśnie znowuż F. Bam! Wtedy mam zaznaczone wszystkie krawędzie, które są dokładnie w tą samą stronę. To jest tak naprawdę opcja Select i ona jest gdzieś tutaj. Teraz jej nie widzę. O, tu jest coś takiego. Linked Flat Faces. Super. Więc jeżeli są płaskie i są połączone, to się zaznaczą. Piękny skrót, polecam zapamiętać. Teraz znowuż wciskam F.
Teraz możemy zrobić tak samo tutaj, a więc zaznaczam pierwszą lepszą ścianę, Ctrl, Alt, Shift, F i F i już jest wszystko połączone i tak samo z dołu, Ctrl, Alt, Shift, F i F, bam. Wszystko jest pięknie zrobione i to wygląda naprawdę profesjonalnie. Nie ma tak się dowartościować, siedząc wieczorem samotnie w domu nad blenderem. Wam też tego życzę i polecam. Dobra, wróćmy do trybu obiektowego, zróbmy to samo z tą drugą szczebelką. A więc tryb edycji, wchodzę tutaj, Ctrl, Alt, Shift, F i F, wszystko łączę jak trzeba i tak samo z drugiej strony, Ctrl, Alt, Shift, F i F, bam, połączone, wracam do trybu obiektowego, wszystko jest cacy. Teraz trzeba połączyć te dwie listwy na narożach, a więc trzeba będzie zrobić ich kopię i przesunąć we właściwe miejsce. I znowuż tutaj trzeba wysilić trochę mózgownicę, mnie już mózgownica zaczyna boleć od tego wysilania, ale tak czy inaczej spróbuję. Możemy teraz przesunąć jedną z tych szczebelek w X-ie, na przykład tą, w osi X, tutaj do końca. No i teraz trzeba tylko policzyć. Trzeba będzie podzielić po prostu te 50 przez 2 i zobaczyć, dokąd ona poleci. Więc na X w kierunku dodatnim mielibyśmy przesunięcie wpisane tutaj. To będzie 50 483 przez 2. Klik. No i jest. Trzeba tylko uważać, bo chyba trochę za daleko ją przesunęliśmy, więc trzeba jeszcze od tej odległości odjąć połowę szerokości tej listwy. Więc minus 1,905 przez 2. I teraz pasuje idealnie. No i teraz mogę zrobić kopię, ustawić w tym samym miejscu i tę kopię mogę przesunąć w ujemny kierunek, dokładnie dopisując tutaj minus. Ciach. I już jest elegancko. Tak samo zrobimy sobie z tą drugą. Ona też powinna idealnie tutaj pasować. A więc przesuwamy ją teraz o połowę tej wartości. A więc wpisuję w kierunku Y, to jest ten kierunek, tak jak widać, nie? Wpisuję tutaj na przykład na plus 41,275 przez 2 minus 1,905 przez 2. Ciach. Jeżeli nie rozumiecie, dlaczego wpisuję takie wartości, to się po prostu zastanówcie, no i po jakimś czasie przyjdzie do Was tak zwane oświecenie i będziecie to rozumieli. A jeżeli nie, to trzeba je po prostu przepisać i wyjdzie. Jeżeli nawet to zawiedzie, zawsze możecie ustawić to sobie ręcznie, tak jak tutaj Wam się wydaje i wtedy też będzie pewnie dobrze. Dobra, robię kopię. Przepisuję ze znakiem minus i mam to samo po drugiej stronie. Te minusy, które tu wpisuję, działają tylko dlatego, że obie te szczebelki są dokładnie względem środka umieszczone. Gdyby to było gdzieś indziej, to minus już nie musiałby wcale zadziałać. Dobra, więc teraz zobaczcie, jak to się wszystko ładnie połączyło. Mam tutaj te elementy, dodam do nich sobie modyfikator bevel, tak żeby było je widać. O, proszę zobaczyć, jak idealnie pasują. Bevel w tym przypadku wydaje się nawet zbyt duży, ale na razie niech zostanie. Przypuszczam, że dla takiej końcowej wersji powinienem ustawić ten bevel może na 1/100, a nie na 1/10, tak jak to jest zrobione tutaj. Tak czy inaczej jest ten szczebelek i teraz będzie trzeba zrobić to w środku tutaj, to coś. Tu w środku jest taka dziwna dziura, więc tą dziurę również będzie trzeba zrobić. Być może to jest już dosyć trudne, a być może nie, zobaczymy. W każdym razie wielkość tego elementu jest dokładnie taka sama, przypuszczam, jak tego tutaj na górze. Tak czy inaczej możemy wstawić kostkę i od nowa to wszystko poustawiać, żaden problem. Więc jest kostka w środku i teraz wpisuję nowe rozmiary dla niej. To będzie na X. Myślę, że to by było 50,483 minus 2 razy 1,905. To będzie pierwszy wymiar. Wyszedł mi trochę jakiś za mały, a bo wpisałem to do skali, więc teraz nacisnę Ctrl C i Ctrl V tutaj. I teraz powinno być to w porządku. Tak mi się zdaje. Tak, teraz jest w porządku. No i teraz będzie trzeba rozciągnąć ten patyk w drugą stronę, więc 41,275 będzie trzeba mu dać. Minus oczywiście grubość tych szczebelek. A więc tu będzie teraz tak. W rozmiarach, a nie w skali wpisuję 41,275 minus 2 razy 1,905. Ciach. Rozciągnęło się. Aż miło, widać, że sięga do samego brzegu, tak jak powinno być. No i teraz nie wiadomo, jaka dokładnie jest szerokość tej listwy tutaj w środku. Zaraz zobaczymy, czy to gdzieś jest napisane. To jest 1,14 cala razy 3,5 cala. Aha, to jest wymiar tej dziury tylko. A tutaj jest 1,4 cala. 1,4 cala, policzyłem, że to jest 635 tysięcznych centymetra. W związku z tym ustawiamy sobie tutaj na osi Z takie coś dokładnie, więc będzie 0,635 i mamy to elegancko zrobione. Możemy teraz popatrzeć w osiach, jak to wygląda w ten sposób i widzimy, że to jest dokładnie tak ustawione, że no prawie że idealnie pasuje. Tutaj są jakieś te moje bevele widoczne również w
posadzić niutkiej linii, gdzie wszystko podświetlę, być może to będzie lepiej widoczne na wideo. Tak czy inaczej, mam to już wstawione i teraz trzeba w tym elemencie zrobić taką półokrągłą dziurę. A więc cóż, zaznaczmy go na początku. Jest zaznaczony. Teraz w trybie edycji należy go po prostu przerobić. A więc ustawię się na razie w widoku z góry siódemką na klawiaturze numerycznej. Na wszelki wypadek pamiętajcie, żeby wyłączyć sobie perspektywę, bo ona może trochę przeszkadzać. Mam widok ortograficzny teraz. No i tą dziurę trzeba tutaj zrobić. Ta dziura ma być na środku. W związku z tym, że wiemy, że ona ma mieć wymiary 1,1/4 na 3,5 i mamy to przeliczone tutaj, bo to jest 1,185 i 8,89, to możemy sobie spokojnie przeciąć tą moją listwę, tą płaszczyznę, dwoma cięciami z łącą Ctrl-R. Jeżeli te rozcięcia tutaj zostawię i włączę sobie wyświetlanie szerokości krawędzi, które jest aż tu na samym dole, to teraz widzę długości tych krawędzi. Jeżeli teraz wezmę sobie, nacisnę S i później X, to mogę skalować i jednocześnie obserwować, jaka będzie moja długość tu w tym miejscu. I widzę, że znowuż jest za mała, bo zapomniałem najprawdopodobniej ustawić sobie skali odpowiedniej. Zobaczmy. Rzeczywiście skala jest fatalna, a więc Ctrl-A, Scale. I teraz znowuż tryb edycji, S, X, żeby w X. I teraz widzę, że tu jest 10, 11, 12. Ma być 8,89, więc zjeżdżam, to będzie gdzieś tutaj. 8,89... To będzie gdzieś tu, 8,89 i 5. Może tak zostać. Teraz szerokość to jest 3,175, a więc dodaję tutaj dwa rozcięcia, tak jak przed chwilą. Naciskam S i teraz Y, ponieważ to jest druga oś. I ściskam, aż będzie 3 i 175. To by było gdzieś blisko tutaj. 173, 177. Żeby było precyzyjnie, to powiększę trochę. Nacisnę jeszcze raz S, teraz Y. I delikatnie z myszą mogę to już ustawić. 175 ma być. No, nie bardzo mi to wychodzi. Więc jeszcze trochę powiększę. S, Y i tutaj 175. Już było przez moment, widziałem, więc jeszcze was trochę pomęczę. Jeżeli to nie wychodzi, muszę myszkę odsunąć od tego centrum gdzieś dalej i wtedy moja skala będzie zmieniała się trochę łagodniej z większymi przesunięciami myszy niż tu, bo tu się zmienia bardzo drastycznie. Więc jeszcze raz. Mysz na bok. S, Y. I teraz z shiftem delikatnie zmieniam 175. Udało się. Jest po prostu idealnie. Nie dlatego, że to musi tak być w tym przypadku. Gdyby ta szczelina była milimetr większa, też by się nic nie stało. Ale tak czy inaczej, chcielibyśmy być dokładni podczas modelowania. I teraz wiemy, że ta szczelina ma być zaokrąglona. Tutaj ma być okrąg. Teraz wstawienie tego okręgu nie jest takie zupełnie proste, więc tutaj trzeba trochę pokombinować. I to, co możemy zrobić, to jest w tym trybie edycji na początku przełączyć się do trybu ścian i wywalić stąd tą ściankę, a więc face wywalam. Wywalam także drugi spod spodu. O, już wyleciał. I teraz możemy te face'y połączyć. To znaczy, zaznaczam sobie krawędź tutaj i krawędź tutaj, naciskam F. Tak samo krawędź tu i tu i też naciskam F. I tutaj również łączę. Mogę także użyć mojego skrótu z klawiszem F i połączyć w ten sposób. I teraz te krawędzie, które tutaj są, mogę próbować zaokrąglić za pomocą modyfikatora Bevel, ale obawiam się, że to nie da dobrych wyników. Jeżeli wcisnę Ctrl-B i przesunę mysz, to Bevel zacznie mi dodawać tutaj dodatkową geometrię, nawet jeżeli go w ten sposób zaokrąglę. No ale cóż, niech ta dodatkowa geometria sobie tam będzie, spróbujemy za chwilkę się jej pozbyć. Natomiast od widoku z góry też nikt nie umarł i teraz spróbujmy sobie wstawić takiego bevela, dokładnie jak przed chwilą. A więc przesuwam go tutaj na odległość może równą gdzieś tyle. To by było, przypuszczam, offset rzędu 1,7. Taki mógłby być, może nawet mniejszy troszkę, taki zrobię. To by był 1,55, może nawet 1,5. Dobra, ustawmy sobie 1,55. Mogę to wpisać. A więc wpisuję 1,5 i Enter. Ciach. Teraz zaznaczę kolejną krawędź. I znowuż Ctrl-B, 1,5. I teraz trzeba przekręcić kółkiem myszy. Raz, dwa, trzy. Trzy razy, aby uzyskać zaokrąglenie. I teraz lewy klik. Dzięki temu dostaję tutaj elegancką, zaokrągloną geometrię, taką jaka miała być. Tak samo zrobimy tutaj. Jeden i drugi rodzaj krawędzi. Mogę od razu zaznaczyć oba, żeby było szybciej. Ustawmy się w widoku od góry. I teraz Ctrl-B,
1.5 pisane z klawiatury i kręcenie myszką raz, dwa, trzy. Gotowe. Klik. Zrobiłem. I teraz tak. Mógłbym w zasadzie zostawić te ściany tutaj w taki sposób właśnie, jak one teraz wyglądają, ale trochę mi się to nie podoba, szczerze mówiąc. Lepiej by było chyba mieć tutaj geometrię jakoś tak trochę ładniej ogarniętą, ładniej ze sobą połączoną, powiedziałbym. Tylko teraz pytanie, jak to zrobić? Oczywiście możliwości są różne. Przełączę się najpierw do widoku wierzchołków i sprawdźmy, co tu mamy. Można byłoby sobie zażyczyć, żeby ten wierzchołek i ten wierzchołek były ze sobą połączone i gdzieś tutaj się kończyły, tworząc tylko takie niewielkie wycięcie dla tych elementów, a wtedy cały ten obszar tu byłby po prostu prostokątem. Można byłoby takie coś zrobić, no jest to trochę bardziej skomplikowane, więc może na początku spróbujmy to zrobić tak dosyć prosto. Widok od góry. I teraz możemy spróbować zbudować coś takiego. Na początku zaznaczmy tę ścianę. Teraz kombinuję, nie mam tego przygotowanego, żeby jakoś specjalnie wiedzieć, co za chwilę zrobię, ale to nic. Zaznaczyłem teraz ścianę, która jest tutaj, jedną tylko. Mogę też zaznaczyć drugą, która byłaby z drugiej strony. Ok? Więc one są teraz pozaznaczane. To jest w porządku. Mogę też zaznaczyć tą i tą. Także tę i tę i tę i tę. Zaznaczyłem wszystkie te cztery ścianki. Wyłączę teraz to wyświetlanie ich długości, bo nie jest to potrzebne, a nam trochę przeszkadza. I teraz możemy spróbować użyć takiego narzędzia jak rozcinanie. Rozcinanie za pomocą klawisza K. Okay? Klawisz K, czyli Knife Tool. No więc spróbujmy. Na początku naciskam K. To, co jest zaznaczone, będzie się rozcinało. Więc wciskam K i patrzę, co jest tutaj na dole napisane. I pierwsza rzecz, która widzę, to jest Z Cut Through. Czyli jeżeli wcisnę Z, to wtedy to włącza się. Jest tutaj on. I dzięki temu mogę przecinać wszystko na wylot, a więc ta ściana i ta, która jest pod nią i jeszcze jedna, wszystkie, które są zaznaczone. Następna rzecz, którą mogę zrobić, to jest naciśnięcie C, to jest Angle Constrain, to jest off. Jeżeli wcisnę C, to on będzie włączony, no i teraz mogę rozcinać tylko w pionie, w poziomie, ewentualnie na ukos. I mogę dodatkowo jeszcze zrobić coś takiego jak Midpoint Snap na przykład, albo jakiś ignore snap, albo coś. Jeżeli teraz przesunę swoje narzędzie, na przykład na ten wierzchołek, to widzę, że on się do niego przykleja. I to jest właśnie to, o co chodzi. Jak ten wierzchołek jest przyklejony tutaj, naciskam lewy klawisz myszy i wybieram kierunek cięcia. I to będzie kierunek cięcia właśnie o ten. I jadę aż do następnego wierzchołka, tutaj, w tym miejscu. I znowuż klikam. I teraz zaczynam nowe cięcie, to, które miałem, przerywam, jakby naciskając klawisz E. Klawisz E pozwala mi pozostać w tym trybie, ale ustawić nową linię cięcia, którą ustawię sobie tutaj. A więc tu będzie jeden wierzchołek, tutaj będzie drugi wierzchołek. I znowuż klawisz E. Teraz zrobię to samo tu, zaczynając od tego wierzchołka, aż do tego. Klawisz E, żeby wstawić nowe rozcięcie, tutaj rozcięcie i tutaj. Teraz klawisz E i tak dalej, aż będę miał wszystko ładnie i starannie pozaznaczane. Jeżeli coś się nie uda, trzeba się wycofać i powtórzyć jeszcze raz. Dobra, jeszcze raz. Ten wierzchołek i ten. Jak widać, jest to niedużo roboty, a jednocześnie można przy okazji wyjaśnić jakąś dodatkową rzecz. O, tu muszę uważać. Klik. Udało się. Dobra. I teraz jestem w trybie, w którym mogę sobie to obejrzeć i zobaczyć, jak to wygląda. Tak będą wyglądały moje rozcięcia. Mam nadzieję, że wszystko się uda. Naciskam teraz Enter, aby zakończyć ten tryb i mam wprowadzone nowe rozcięcia. I dalej jestem w trybie zaznaczania ścian. Zobaczmy z drugiej strony. Jest po prostu cudownie. Jest tutaj taka mała ścianka, która ma swój środek poza sobą samą, to nie szkodzi. Są takie trzy dodatkowe ściany, które też nie wadzą mi nic. I teraz trzeba to wszystko ze sobą do kupy połączyć. Więc połączmy to może w taki sposób, żeby to było tak. Tę ściankę połączymy z tą małą, naciskając klawisz F. Teraz tą połączymy tutaj, klawiszem F, tą tutaj, te trzy, żeby było wszystko ok. Tak to wszystko możemy sobie elegancko, ładnie połączyć i dzięki temu dostaniemy ładnego, czystego mesha. Proszę zobaczyć, jak on wygląda. Tak jak powinien, moim zdaniem. Ok, teraz bierzemy sobie drugą połowę i w drugiej połowie robimy podobną rzecz, czyli elegancko łączę te ściany, które chcę, aby były połączone. Tak to wygląda. Jeszcze chwila i będziemy to mieli. I już mamy. W zasadzie to można byłoby nawet pokusić się o to, aby połączyć te wszystkie trzy ściany w jedną
i te wszystkie trzy w jedną. Wtedy mamy dwa duże prostokąty, dwa małe. I tak samo z tyłu F i tutaj F. I przyczyna, dla którego nie mogę połączyć tych wszystkich ścian razem ze sobą, jest taka, że w obecnej konstrukcji matematycznej tego modelu mesza, chodzi o geometrię, o wierzchołki, o krawędzie, jest to tak zrobione, że nie może być dziury na ścianie i ta dziura miałaby być niepołączona z resztą. Musi być połączona i niestety tak po prostu będzie. A więc zostawiam sobie te krawędzie tutaj jako taki backup i one dzięki temu służą również za wsparcie dla tej krawędzi tu w środku. Dlatego cała geometria jest nadal poprawna. Teraz odznaczam przez klawisz A. Wracam do trybu obiektowego i mam elegancki otwór zrobiony tutaj w środku. Piękna rzecz. Dobra, dodaję teraz do tego modyfikator bevel, tak jak do całej reszty. I widzę, że bevel się całkiem elegancko tutaj zachowuje, aż miło popatrzeć. W związku z tym taka geometria mi odpowiada i to może zostać. Teraz potrzebuję tutaj znowuż obiektu takiego jak empty. No więc to będzie empty cube. Rozskalowuję go troszkę, tak aby objął mi ładnie swoim obrysem cały obiekt. Przełączam się do widoku z boku. To jest prawa strona i w osi Y również ściągam, tak jak poprzedni. Teraz zaznaczam wszystko. Ctrl P, object. No i mam już wszystko zaparentowane do tego obiektu empty. Ok? Tak on będzie sobie mógł wyglądać. To jest cała moja pokrywka, ta wewnętrzna. Ona się nazywa inner cover, czyli takie wewnętrzne przykrycie. Musimy taką nazwę ustawić dla obiektu empty, aby mieć jasność co do czego, co jest czym. O, i gotowe. I teraz całość, co tutaj mam, przeniosę sobie elegancko na warstwę numer 12, czyli tu. Ok, teraz możemy przystąpić do budowy czegoś bardziej skomplikowanego, to jest to denko tutaj. Denko robi się również podobnie, tak jak poprzednio, trzeba powpisywać wymiary, a później jest trochę zabawy ze zrobieniem tych takich ząbków. Ząbki oczywiście jest łatwo zrobić, trzeba tylko je policzyć i można zwyczajnie pociąć i dostosować cały model do odpowiedniego kształtu. A więc zaczynamy. Dodaję na początku do sceny nowy obiekt, to będzie cube, kolejny raz. I teraz ustalam mu wymiary. Pierwszy wymiar na długość, tym razem długość całkowita będzie dokładnie taka, jak podano w wymiarach, ponieważ ząbki sięgają do samego brzegu. To jest 50483, a więc wpisujemy na x 50483. Potem mamy 41275 na osi y. I potem mamy 14 cm i 4,4,6 na osi Z. Wychodzi nam z tego taki dosyć spory klocek, ale nie o takie coś mi chodziło. Chodziło mi o to, żeby w osi X był on wąski. Więc na początku zróbmy może ten, od którego zawsze zaczynaliśmy, czyli ten, który leży sobie spokojnie w osi Y. Ten musi mieć szerokość. Przypuszczam, że dokładnie taką samą jak wcześniej, czyli te 3/4 cala. A więc ustalmy mu tutaj szerokość 3/4 cala i to będzie w osi X 1,905. Pach, wychodzi taki wąski wtedy. Oczywiście natychmiast Ctrl A, Apply Scale i teraz powinniśmy go pociąć na tyle odcinków, ile jest tutaj tych wcięć. Liczymy. Pierwsze, drugie, trzecie, czwarte, piąte, szóste, siódme i ósme. Trzeba rozciąć na 8 takich plasterków cały ten model, a później odciąć jeszcze dodatkowo tą 3/4 calową odległość stąd. No to rozcinamy. Na początku tryb edycji dzielimy go na pół i połowę wywalamy, aby uniknąć połowy roboty. Później sobie za pomocą mirrora to odbijemy. No i teraz dzielimy cały ten obiekt na 8 plasterków. Więc Ctrl R, kręcę kółkiem, patrząc na dole, czy jest 8. Jest 8 katów, tak jak powinno być. A więc wciskam teraz lewy klawisz myszy, później Escape i mam wszystko elegancko przecięte. Teraz trzeba sobie włączyć wyświetlanie długości krawędzi. Przeciąć jeszcze raz i ustawiamy sobie tutaj 1,905. To będzie coś koło tego, przypuszczam. A więc GG teraz 1,905. To będzie gdzieś tu. 905 jest. I teraz tak, ta nasza część to jest część, która będzie ustawiona wzdłuż osi Y. W związku z tym tutaj. A więc górna część będzie wypustką, a później dopiero jest dziura. Czyli musimy zaznaczyć te dwie krawędzie i je usunąć, a później zrobić tak samo również z tymi dwiema, z tymi i z tymi. W efekcie dostaniemy coś takiego. I teraz wychodzi, dlaczego warto używać tej wtyczki F2, bo jak zaznaczę jedną krawędź, to wciskam po prostu F, mam już ścianę zrobioną, później znowuż F mam zrobioną ścianę i F. I trzy ściany mam w ten sposób zrobione. A tutaj jest tak samo. F, F, F. Tutaj też. F, F, F. I tutaj też.
FFF. Sprytne. Bardzo szybko można zbudować taki model. Już jest prawie gotowy. Jedyne, co tutaj jest takie trochę niepokojące, to to, że ta górna część wypustki jest większa, a ta dolna jest mniejsza. Teraz o co tu chodzi? Tutaj jest taki problem, że w pewnym momencie te 8 wypustek jakoś tak nie za bardzo do siebie pasuje i będzie trzeba je pewnie przeskalować. Nie wiem, czy to na pewno będzie potrzebne, ale możemy spróbować. Być może będziemy musieli całość tych wypustek opuścić trochę niżej. Na początek spróbujmy zrobić to po prostu, tak żeby ta górna część była zwyczajnie szersza. W tym celu jestem teraz w trybie edycji, ustawię się w widoku od przodu, włączę sobie widok siatki, a więc to by było teraz. Ok, to jest widok siatki, wszystko jest przezroczyste, nie ma ścian. I teraz zaznaczę wszystkie linie, które są tutaj. W ten sposób. I teraz mogę ściągnąć te wszystkie linie do takiego momentu, aż tu na dole będzie na przykład z pół centymetra, a więc przybliżam się do tego miejsca, aby to było wyraźnie widać. Naciskam G, później Z. Teraz ciągnę w dół. Pół centymetra to będzie 1,05. A więc chciałbym mieć to gdzieś tu. 1,05. Jest tutaj bardzo, bardzo niewielka różnica. 0,3 jakieś. Bądźmy pedantyczni. Zróbmy 1,05 dokładnie. No, coś nie mogę trafić myszą. Nie mam zbyt precyzyjnej myszy tutaj. Ale powinniście rozumieć, o co chodzi. Nie wychodzi. Jest, udało się. Super. Już chciałem zrezygnować. Także warto zawsze chwilę powalczyć. Teraz to wygląda w ten sposób, że mój model jest taki. A więc na górze jest trochę większy, a na dole trochę mniejszy. Jak będziemy budowali tą drugą ściankę, to zobaczymy, że może to mieć znaczenie. No i teraz tak, jest jeszcze jedna rzecz, którą powinniśmy zbudować. Znaczy chodzi o to miejsce tutaj. Tu jest takie wycięcie specyficzne dosyć, które powinniśmy zaplanować i ono jest narysowane w tym miejscu. Tak to właśnie ma wyglądać. A więc jeżeli mam swoją górną wypustkę i to jest ona w tym miejscu tu, to muszę zadbać o to, żeby tu była jeszcze taka mała wnęka, takie wcięcie. I to wcięcie jest na mniej więcej 3/8 cala. 3/8 cala to jest odległość 0,953, a tu od góry do dołu jest wysokość 5/8 cala. W związku z tym powinniśmy to również zapewnić w tym miejscu, tak jak widać, ok, jest 5/8, a 5/8 cala to jest, tak jak tutaj, 1,590, a więc potrzebujemy tutaj dodać jeszcze jedno rozcięcie. To rozcięcie mogę dodać w ten sposób, że zaznaczę tę krawędź i tę, a następnie wstawię sobie tutaj W, znaczy wcisnę W i dam subdivide. Dzięki temu podzielę te krawędzie na dwie części, a wtedy doda się między nimi jeszcze jedna. Jeżeli się teraz dobrze przyjrzę, to widzę, że odległość między ścianami powoduje, że w środku ta krawędź leżąc już ma właściwy wymiar. To jest 0,953. Tutaj jest 0,952,5, czyli po zaokrągleniu będzie dokładnie tyle samo. Więc tej krawędzi nie muszę przesuwać, ona może tak leżeć tutaj. Natomiast w tym przypadku będzie trzeba tą krawędź przesunąć w dół i zaraz okaże się, dlaczego chciałem zrobić tę część większą trochę. A więc znowuż naciskam po zaznaczeniu dwóch krawędzi klawisz W, subdivide i ona tutaj już jest. I teraz można ją przesunąć trochę w dół, tak żeby ta odległość była równa 1,59. A więc naciskam G, Z i jedziemy w dół. 1,59 jest tutaj. Elegancko. Bardzo łatwo to wyszło. Już mam. I teraz należałoby zrobić takie wycięcie jeszcze, tak jak to jest w tym miejscu narysowane. Wycięcie robi się łatwo, wystarczy tylko usunąć tę krawędź. Wywalam ją, jej tutaj teraz nie będzie, jest dziura. No i teraz trzeba zrobić coś takiego, żeby ta krawędź została tutaj odbudowana. Zobaczcie, że tutaj te krawędzie nadal istnieją. W zasadzie to mógłbym teraz dodać sobie już tryb obiektowy, znaczy włączyć tryb obiektowy i taką niepełną ściankę powielić mirrorem, aby ona się zamknęła. Zwróćmy też uwagę, że ona leży w kierunku osi Y. A więc jak dodam tutaj mirror, to X w tym momencie niewiele zmienia, więc muszę go wyłączyć i mogę włączyć Y. W tym momencie mam całą ściankę. Zaznaczam clipping, apply. Teraz jak wrócę do trybu edycji, to widzę, że tutaj po środku jest taka zupełnie niepotrzebna pętla z krawędzi. Mogę tę krawędź śmiało stąd wywalić. A więc zaznaczam i teraz wybieram sobie nie limited dissolve, tylko edge loops. I w tym momencie krawędź wylatuje. Zostają tylko te dwie niepotrzebne. Te dwie niepotrzebne mogę wywalić po prostu ręcznie przez edges. One nie były z niczym połączone. I teraz trzeba tutaj odbudować po prostu to wnętrze. Dla osób początkujących może to być dosyć traumatyczne przeżycie, ale pokażę, jak to można zrobić dosyć prosto. Znaczy, prosto jak prosto. Jest to sposób być może dla niektórych prosty, dla niektórych niekoniecznie. Przełączam się na początku do wierzchołków. I normalny tryb pracy polegałby na tym, że na początku włączam sobie przyciąganie do wierzchołków. Kiedyś o tym tłumaczyłem,
jest na ten temat tutorial. Teraz jak zaznaczę ten wierzchołek, to mogę go wyekstrudować w osi Z, a więc nacisnę E i Z. Jeżeli to zrobię, to ten wierzchołek będzie się wtedy ekstrudował w osi pionowej, elegancko w pionie, tak jak trzeba, ale nie wiem, dokąd mam go dociągnąć w tym miejscu. Wtedy, jeżeli wcisnę Ctrl i pokażę inny wierzchołek, to na wysokości tego wierzchołka ustawi się ten drugi. Może to być niezbyt zrozumiałe, więc pokażę, jak to wygląda. Naciskam klawisz E i już robię tego ekstruda elegancko. Teraz naciskam Z i wierzchołek już się po krawędzi ślizga. I teraz naciskam Ctrl i ponieważ wybrałem wcześniej ten tryb przyciągania do wierzchołków, to teraz dzięki Ctrl ten wierzchołek natychmiast skacze od razu we właściwe miejsce, jest na właściwej wysokości. Jeżeli takie coś zrobię, naciskam lewy klawisz myszy i już mam go we właściwym miejscu, on jest tu, gdzie być powinien. To jest prosty sposób, mam nadzieję. Tak czy inaczej, teraz jak mam ten wierzchołek we właściwym miejscu, trzeba zaznaczyć ręcznie następne 3, nacisnąć F i mam zrobioną ściankę. A teraz mam już też krawędzie i to wszystko jest dużo prostsze. Ale to może być jeszcze prostsze, ponieważ mam włączoną wtyczkę F2. I być może zadziała tutaj w sposób, nie sprawdzałem tego, zaraz zobaczymy, taki, że jak zaznaczę ten wierzchołek pojedynczy i pokażę myszką w stronę, w którą ma się wyekstrudować ściana, nacisnę F, to on sam automatycznie wstawi mi ścianę we właściwym miejscu. I to jest w ogóle wypas. Więc w tym momencie budowanie takich rzeczy to jest sama czysta przyjemność i tyle. Teraz trzeba tylko zaznaczyć tę krawędź po drugiej stronie, odpowiadającą jej tę, która leży naprzeciwko. Ok? Tak to wygląda mniej więcej. I teraz możemy nacisnąć F, aby tę krawędzie radośnie połączyć. Tak samo mogę zaznaczyć tę krawędź, wcisnąć F i mam połączoną całą resztę, ale tutaj coś nie zadziałało. Zobaczcie, że okazało się, że stoją tu dwa zdradzieckie wierzchołki po środku, które nie zostały usunięte. Więc cofnę przez Ctrl Z. Zanim tą krawędź będę chciał zrobić, trzeba te wierzchołki stąd wywalić. Do widzenia. Naciskam X i daję Limited Dissolve. I one uciekają, znikają, wywalone są. I zaznaczam ten krawędź jeszcze raz, wciskam klawisz F i mam zbudowaną elegancką ścianę. Na wszelki wypadek po takiej konstrukcji warto jeszcze zrobić jedną rzecz. Zaznaczcie sobie wszystko przez podwójny klawisz A. Wyłączę teraz te krawędzie stąd. No i możemy dać na wszelki wypadek W, a później Remove Doubles. Jeżeli tu będzie 0, znaczy, że wszystko zrobiliśmy dobrze i możemy być z siebie naprawdę dumni. Teraz to, co pozostało, to przełączyć się tylko do trybu ścian. Oczywiście wracam z tym trybem zaznaczania do increment, żeby mieć zaznaczenie do siatki, skokowo i tak dalej. Wierzchołki nie będą już potrzebne. Przełączam się do trybu ścian, zaznaczam pierwszą lepszą ścianę, Ctrl-Alt-Shift-F i teraz F. I mam od razu całą tą ścianę zaznaczoną jako jeden kształt spójny. Tak samo zrobię tu na dole, Ctrl-Alt-Shift-F, F. Tu na górze chyba nie muszę, chociaż nie, mogę takie coś zrobić, Ctrl-Alt-Shift-F, zobaczcie, te trzy ścianki się też ładnie połączą i tak samo tutaj, pach, połączone. Elegancja. Więc ściana jest zrobiona. Takie ściany będę miał dwie. Teraz będzie trzeba przystąpić tylko do budowy pozostałej ściany, czyli tej, która jest tutaj. Ona jest trochę prostsza, bo nie wymaga robienia tych wycięć na górze, na górnej krawędzi. No więc wracam do trybu obiektowego. Dodaję sobie cuba i bez najmniejszej żenady od razu wpisuję mu odpowiednie wielkości. Ok? A więc tutaj będzie size. No i należy rozciągnąć go na 50, więc wpisuję 50.483. Teraz na szerokość w osi Y, czyli w tej osi tu, chodzi o grubość tego, będziemy mieli 1,905, a wysokość, zapomniałem ile to było, więc Escape, przesunę sobie trochę, to było 16, dobrze mówię? Nie, to było 14,446. A więc tutaj 14,446. Jest dobrze, tak, zgadza się. Więc teraz Ctrl A, Apply Scale, Ctrl, znaczy Tab i tryb edycji, dzielimy na pół, połowę możemy wywalić, zaznaczając cztery ostatnie wierzchołki i je wywalając, robi się oczywiście połowa tylko. I tę połowę teraz dzielimy sobie spokojnie na 8, tak jak poprzednio. Teraz musimy ustawić sobie tutaj jeszcze tylko jedno rozcięcie na mniej więcej 1,905. Na razie jest 1,605, więc jedziemy. Nie, 1,605 to jest coś innego. Tutaj jest 1,905. O tak. Dobra. I teraz tak, ponieważ robimy teraz tę przednią ściankę, tą, to musimy pamiętać, że z góry nie ma wycięcia, dopiero później jest. A więc zaznaczamy tą górną krawędź i ją wywalamy w sensie wierzchołków. Robi się dziura, a później spokojnie wywalamy co drugi. I tworzy mi się coś takiego.
Zdaje mi się, że to niezbyt dobrze wygląda. Zaraz zobaczymy. Tak, brakuje mi ostatniej dziury. Nie, dobrze, jest w porządku. Tak powinno to wyglądać. Czyli zostają mi takie cztery zęby tylko. Tak samo jak tutaj. Raz, dwa, trzy, cztery. Teraz oczywiście trzeba będzie zbudować tutaj ścianki, więc zaznaczam krawędź FF. Tutaj też FFF. Z miną cwaniaka możemy to zrobić szybko, jak szef nie patrzy. Jak patrzy, to trzeba robić powoli, nie? Żeby... No dobra, nie będę za złego namawiał. Tak czy inaczej, mamy to już zbudowane. Wszystko jest w porządku i teraz wystarczy tylko odbić tę część, ale tak naprawdę, gdybyśmy spasowali ze sobą te dwa elementy, to one by nie pasowały, dlatego, że trzeba jeszcze przesunąć te klocki w dół trochę. A więc znowuż, ustawiam się w widoku od przodu, włączam sobie widok siatki i zaznaczam te wszystkie poziome elementy, które nie należą do górnej i do dolnej części. Teraz mogę je przesunąć. Chodzi mi o to, aby ta dolna krawędź była troszeczkę mniejsza, ona miała 0,5 cm tutaj. No więc w tym momencie przesuwam, naciskając G, Z i jadę w dół. Z jakiegoś powodu mi się to źle przesuwa. Patrzę dlaczego. Jestem w trybie zaznaczania odpowiednim. G, Z. Nie jest dobrze. Coś mi się tu źle zaznaczyło. Ciekawe dlaczego. Przełączmy się w takim razie do trybu zaznaczania wierzchołków. A, już teraz widzę dlaczego. Dobra, odznaczę te dwa wierzchołki. I teraz będzie G, Z. I jedziemy. I to ma być 1,5. Dokładnie. Jest. No i już. Teraz jak to wszystko ustawiłem, to mam w miarę dobrze. Tak myślę przynajmniej. Nie, nie mam dobrze. Cofnę. I teraz zobaczcie dlaczego. 1,5 było ustawione. Ale zapomniałem o jednej ważnej rzeczy. Zdaje się, nie ustawiłem skali. Nie, skala jest ustawiona, więc co tu jest nie tak? Momentos. Teraz się zakręciłem. Trochę wybaczcie. Tak to jest, jak się na żywo nagrywa. Idąc lekko na żywioł. Ustawię sobie to w ten sposób. Widzę tutaj po prostu jeden element już dobrze zrobiony, a drugi dopiero do zrobienia. Jeżeli to mam w ten sposób, będę myślał, że łatwiej mi się tutaj będzie zorientować. Teraz tryb edycji i zjeżdżam na dół z tym. No i dlaczegoż miałoby to nie pasować? G, Z i jadę, aż tutaj będzie 0,5. Tak, chyba było wszystko dobrze, tylko ja się zakręciłem i pomyliłem się coś z 1,5. Dobra, wstawmy sobie tutaj precyzyjnie. Tak, żeby nikt się nie przyczepił. No, już jest 1/10000. Zostawię to tak, żeby nie denerwować wszystkich niepotrzebną zapobiegliwością. Dobra, mam to teraz przeskalowane tak, jak powinno być. Tryb obiektowy. Wbijam szybko do mirror, żeby odbić szczęśliwie w osi X. Już jest odbicie, więc clipping, apply. Teraz w trybie edycji mogę dodatkowo jeszcze wywalić tę pętlę, która tutaj się ustawiła sama. Naciskam po prostu X, remove, edge loop i w tym momencie jest w porządku. Pozostaje tylko przełączyć się do trybu ścian, zaznaczyć którąś ścianę Ctrl, Alt, Shift, F i F, aby tę ścianę ujednolicić tutaj tak samo. No i patrzymy, czy gdzieś nie zostały jakieś dziwne rzeczy. Wydaje się, że wszystko jest w porządku. Mogę wyłączyć teraz wyświetlanie długości. No i mamy już zrobioną ściankę. Teraz to pozostaje złożyć do kupy. A więc... Wracam do trybu obiektowego, trzeba te ścianki przesunąć, więc ta musi się przesunąć w lewo, a więc na minus x trzeba ją przesunąć i to będzie trzeba wpisać tutaj. Minus x, czyli to jest 50, więc piszemy minus 50, 4, 8, 3 przez 2, dodatkowo plus 1, 905 przez 2. Pach! Stoi idealnie we właściwym miejscu. I teraz druga taka ścianka musi być odwrócona 180 stopni i postawiona z drugiej strony. To można zrobić tak. Na początku robię kopię przez Shift D. Ciach, Escape, skopiowane. Teraz naciskam po prostu na klawiaturze R, wpisuję Z, 180 i Enter. I teraz mam odbicie tutaj już elegancko lustrzane prawie że, więc zamieniam położenie na X na znak przeciwny, wpisując plusik. I ona stoi po drugiej stronie, elegancko. Teraz będzie trzeba tę ścianę przesunąć, która jest w kierunku X-owym, umieszczona znowuż o połowę. Więc połowa to będzie te 41,275, więc wpisuję tutaj minus 41,275 dzielone przez 2 plus 1,905 przez 2 i ona stoi idealnie, jak widać. Możemy od razu dodać modyfikator bevel dla pamięci, żeby też uwypuklić troszeczkę te krawędzie, żeby one tutaj ładnie do siebie pasują. No i spoko. I teraz trzeba tylko tę ścianę powielić, odwrócić 180 stopni i przesunąć. A więc robimy to w ten sposób. Shift D, Enter, teraz R, Z, 180, Enter. No w zasadzie nie muszę jej odwracać, bez sensu zupełnie. Ona nie ma tutaj takich wręgów, więc nie jest to potrzebne, no ale skoro już odwróciłem, to niech sobie stoi. Teraz weźmy sobie tutaj, ustawmy plus
jest już po drugiej stronie. Na wszelki wypadek kliknę Ctrl A i wezmę sobie Apply Rotation and Scale. I tak samo sprawdzę, czy mają wszystkie pozostałe ściany porządek z tym. Tutaj jest obrót 180 stopni, nie chcę, żeby był, więc Rotation and Scale. Teraz wszystko jest ładnie sklejone. Pozostaje tylko dodać tą poprzeczkę, która jest tutaj. No więc taką poprzeczkę już dość łatwo jest dodać, bo wystarczy tylko wrzucić kub i ustawić właściwe parametry. A więc na osi Y długość tego kuba będzie wynosiła 41,275. Na osi Z to będzie miało coś koło 3 cali, z tego co pamiętam, więc to jest 2,54 razy 3. To wychodzi 7, no dosyć długa wyszła ta listwa, więc może to zmniejszmy do 2 cali, czyli 2,54 razy 2. O, taka niech będzie. No i grubość to jest, przypuszczam, znowuż te 3/4, więc tutaj będzie 1,905. Tak to wyjdzie. I ona będzie oczywiście na boku gdzieś tutaj przyczepiona. W związku z tym trzeba ją teraz przesunąć. Przesuwamy na X, więc to będzie tu. I to będzie przesunięcie rzędu 50, 483 przez 2. Ciach. Jest trochę za mało przesunięte, więc jeszcze trzeba do tego dodać plus 1,905 przez 2 i to jest właściwe miejsce dla takiej listwy. Ona jest też troszeczkę wyżej tutaj, jak widzimy, więc mogę ją delikatnie przesunąć ręcznie albo nawet o na przykład 0,5 cm albo o cały centymetr do góry. Niech tak zostanie. Teraz robię kopię i przesuwam ją w lewo na X o całą szerokość tego ustrojstwa tutaj, całą szerokość tego ula. A więc od tego wystarczy tylko odjąć te 50,483. Jestem po drugiej stronie i minus jeszcze grubość, czyli minus 1,905. Oczywiście można było chyba wpisać po prostu zamiast zmienić znak, można było. I też by to działało. Tak czy inaczej mam teraz już to zrobione. Dodam jeszcze modyfikator bezel, pamiętając również o tym, żeby koniecznie zaaplikować skalę i ewentualną rotację. Teraz bezel, ciach i tutaj też. No i teraz pozostaje tylko dodać jeszcze modyfikator, znaczy nie modyfikator, tylko zwykły obiekt empty, rozskalować go tak, żeby o jedną małą jednostkę siatki wystawał. I to będzie nasz taki pojemnik, powiedzmy sobie, na ten nasz element tutaj. Tak można by to było zostawić. Teraz zaznaczam wszystko, robię Ctrl P, Object. I ten element nazywać się powinien Shallow Super, cokolwiek to znaczy. Jest to po prostu jakaś komora górna na ramki, w których pszczoły przechowują miód, ponieważ pszczoły trzymają miód w górnej części ula, a w środkowej i w dolnej składane są jajca i hodowane są larwy. Tak czy inaczej, miałem kiedyś pasiekę i bawiłem się pszczołami, także trochę na ten temat wiem. Jest to taka ciekawostka. Więc nazwijmy sobie to po prostu Shallow Super. Bam. I dam. Gotowe. W tym momencie sprawdzę jeszcze. Tak, to jest ten element. Reszta mam nazwy typu cube jakiś tam. Teraz możemy to wszystko ładnie zaznaczyć i przerzucić na warstwę trzecią. A więc M, Alt 3 i poleciało. I tak postępować możemy do samego końca, aż w końcu zbudujemy wszystkie te elementy, które są tutaj, co pozostawiam jako ćwiczenie dla drogich kursantów. A więc powodzenia w modelowaniu ula. Może wczytam jeszcze ul, który już jest wymodelowany. Pokażę wam, jak może on wyglądać. Tutaj mam nawet jakąś taką małą animację sklejoną od biedy. Więc tak by wyglądał gotowy ul. W ten sposób mniej więcej by się prezentował. Ok? Po prostu wszystkie elementy ustawione na sobie razem. I tak by to jakoś mogło wyglądać. Po prostu taki zwykły domek dla pszczół. Mogę teraz zaznaczyć te dwa elementy empty, które tu są. Ten pewnie był zaznaczony. I mogę na przykład podnieść. Widać, że ta wkładka w środku też była. Można też byłoby ją zaznaczyć, gdybym wiedział, gdzie ona jest. Przypuszczam, że dla niej by trzeba było zrobić trochę szerszy ten empty, który ją opisuje. No a tak czy inaczej mamy tutaj kombinację różnego rodzaju elementów. Można podnieść, zajrzeć do środka. Tak to wygląda. Dolna podstawka wygląda tak jak tutaj. Więc przypuszczam, że nie będzie problemu z jej zrobieniem. To jest tylko zwykły kawałek deski z takim wcięciem. Tutaj jest dosyć ciekawie wyglądające wcięcie w tej desce. Tak ona wygląda. Myślę, że bez problemu każdy zrobi takie coś. Tak to wygląda. I teraz to jest zwykły, surowy model, ale on ma bardzo ładną geometrię i tutaj nie ma żadnego problemu na przykład z jakimiś krzywymi, z innymi rzeczami.
Więc tak naprawdę będzie to dobry model do teksturowania, ale o tym to już będzie trzeba zrobić następny tutorial, bo ten stał się chyba trochę zbyt długi, więc czas już kończyć. Tymczasem bardzo Was wszystkich serdecznie pozdrawiam, bawcie się dobrze z Blenderem i do następnego razu. Pa, pa!